Cześć, wraz z Puszkiem mamy zaszczyt powitać Marcina z kanału Niedietetyczne. Cześć Marcinie. Cześć, witam wszystkich widzów Pyrkon TV. Mam wrażenie, że to jest w ogóle pierwszy wywiad, jaki udzielasz. Tak, raz już nagrywałem z jednym znajomym, który również ma kanał na YouTubie, ale coś tam technicznie nie wypaliło i ten i się nie ukazał. To nagranie się nie pojawiło, więc tak, chyba jest to pierwszy raz. Ale skąd to wynika? Dlaczego niezbyt chętnie pojawiasz się przed kamerą? Nie dostawałem zbyt wielu propozycji, a poza tym nie lubię. Wydaje mi się, że nie czuję się w tym dobrze i nie będę ściemniać, że tutaj zgodziłem się na twoją propozycję, bo się znamy, bo mnie namawiałeś długo i tak myślę, że gdyby zaproponował mi by to ktoś inny, to chyba bym się nie zgodził. Ale wiesz, jak to trochę dziwnie brzmi z twoich ust, że czujesz się niezręcznie przed kamerą, a wszyscy dobrze wiemy, ja wiem, twoi widzowie wiedzą, że od czasu, kiedy jakoś rok temu zdecydowałeś się pokazać przed kamerą w końcu, bo wcześniej twoje materiały miały inną formę, no to bijesz po prostu rekordy popularności. Ta maszyna promocyjna bardzo nabrała tempa od tego czasu. No z tymi rekordami popularności to już bez przesady. Jeżeli chodzi o takie występy przed kamerą, że tam mam wszystko zaplanowane, chcę przedstawić jakąś historię, jakąś sprawę opowiedzieć, to okej, ale jeżeli chodzi o wywiady, nie wydaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie interesujące dla kogokolwiek. Też jakiś czas temu wypuściłem materiał Q&A u siebie, co prawda to było w formie podcastowej, czyli tylko nagranie, ale to też jakoś z dużego zainteresowania nie wzbudziło, więc widzowie ewidentnie wolą słuchać o tych sprawach jakichś tam tajemniczych, niewyjaśnionych, kryminalnych, a jakieś tam moje prywatne życie to chyba nikogo po prostu nie interesuje i chyba przy tym pozostanę. No to trochę cię przetestujemy dzisiaj, ale postaram się tych wątków prywatnych za bardzo nie poruszać, skupiając się na twojej działalności. Twój kanał Niedietetyczne, sam przyznasz, że ta nazwa jest dosyć trudna w wymowie, pewnie często też to słyszałeś. W ogóle skąd pomysł na to i co to w ogóle znaczy, bo wiele ludzi nie wie. Tak, nazwa jest dziwna i nikomu nie polecam wybierać takich dziwnych i trudnych nazw. To jest marketingowo to jest na pewno słaby pomysł. To wyszło zupełnie przypadkowo. Na początku, gdy widzowie pytali mnie, skąd pochodzi ta nazwa, to ja odpisywałem, czy to w komentarzach, czy w prywatnych wiadomościach. Ale teraz pomyślałem, że narosło już tyle takich różnych spekulacji związanych z tą nazwą, że chyba nie będę teraz tego zdradzać. Może kiedyś na jakiś milion widzów u mnie, czy na pół miliona, wypuszczę kolejny odcinek Q&A i tam opowiem o wszystkim, ale wyszło to zupełnie przypadkowo. Nie miałem pomysłu, po prostu tak jakoś mi to wpadło do głowy, zostało. Przez 2 lata właściwie zastanawiałem się, czy może zmienić tę nazwę, ale nigdy nie miałem pomysłu, na co mógłbym to zmienić. Może w przyszłości, jeżeli ten kryminatorium, ten mój drugi kanał się jakoś rozrośnie, wzbudzi dużą popularność, to może zmienię na tę nazwę, ale na razie niech jest jak jest. No właśnie, tak jak już wspomniałeś o kryminatorium, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby założyć tą drugą działalność podcastową, własną stronę internetową? Dlaczego podcasty? Od jakiegoś czasu czułem, że zaczynam się męczyć w tej formie na YouTubie. Przez kilka miesięcy to właściwie te materiały nie różniły się między sobą. Poza tym, że były to omawiane inne sprawy, to każdy materiał wyglądał tak samo i ja jestem wielkim fanem podcastów. Zdecydowanie bardziej lubię słuchać niż oglądać, dlatego bardzo lubię audiobooki. Słucham podcastów i zagranicznych, i polskich o różnej tematyce. Czegoś takiego w Polsce nie ma. Znaczy teraz już jest, ale jak zakładałem, to czegoś takiego w Polsce nie było. Pomyślałem, że fajnie byłoby stworzyć coś, co sam chciałbym słuchać i chciałem stworzyć coś jako pierwszy. I wydaje mi się, że kryminatorium, jeżeli chodzi o takie sprawy kryminalne, jeżeli chodzi o podcast, to tak, to był pierwszy tego typu projekt w Polsce. Był wcześniej Dorwać Bestię, też się nazywał podcast z RMF, ale chyba to nawet nie jest, wtedy jeszcze nie było na iTunesie i to była tylko taka 10-odcinkowa seria, więc jeżeli chodzi o regularne publikacje, to był pierwszy podcast. No właśnie, jak wspomniałeś, że ta twoja działalność całkiem nieźle prosperuje, gdzieś tam na iTunesie, na Spotify już chyba wskoczyłeś do pierwszej trójki czy czwórki w Polsce? Tak, na Spotify utrzymuje się cały czas w tym top 5, tylko że warto też pamiętać o tym, że nie mamy dużej konkurencji, jeżeli chodzi w Polsce o podcasty. Tak. Coraz więcej takich znanych twórców z YouTube'a się pojawia na tych podcastach i oni zawsze są w tych rankingach wysoko.
Podejrzewam, że teraz to kryminatorium jest wysoko, ponieważ nie ma tej konkurencji, a za rok, za dwa, za trzy, jeżeli ten rynek podcastowy się rozwinie, a będzie tak na pewno, to nie będzie już tak łatwo w tej czołówce. Na iTunesie to są bardzo duże wahania. Czasami kryminatorium jest numer 3 na liście, czasami dwa dni później jest numer 100. Nie wiem, jak działa ten algorytm. Chyba jest jeszcze dziwniejszy niż algorytm na YouTubie. W każdym razie jestem bardzo zdziwiony, że taką popularność ten podcast zdobył na YouTubie, bo ja celowałem, że wydawało mi się, gdy zakładałem ten kanał, że jeżeli pod koniec roku będzie przynajmniej 10 tysięcy subskrybentów, to ja będę zadowolona. Tu jeszcze nie ma końca roku, jest już ponad 40, więc to jest ewidentny dowód na to, że ludzie wolą słuchać, już nie chcą oglądać, nikt nie ma na to czasu, po prostu ludzie sobie idą na zakupy, idą sobie gdzieś, wykonują obowiązki domowe i słuchają. Ja na przykład też bardzo lubię taki system i to wzbudza popularność. W ciągu ostatniego miesiąca, ostatnich dwóch miesięcy też dało się zauważyć trochę spadek regularności na Twoim kanale. Czy to jest w jakiś sposób powiązane to, że bardziej zacząłeś rozwijać tą stronę podcastową? Mam nadzieję, że nie znudziło Ci się tworzenie filmów wideo. Po części mi się znudziło, przynajmniej w takiej formie, w jakiej było to obecnie. Rzeczywiście ostatnio. Ale tych to nie, filmów... nie jest żadna deklaracja, że odchodzisz od tej formy? Nie, nie. Forma pozostanie jak na razie, ale będę się też skupiać na bardziej ambitnych projektach, tak jak ostatnio materiał o naszym poznańskim seryjnym mordercy, przy którym mi też pomagałeś. W takim kierunku chciałbym podążać, robić coś bardziej ambitnego, coś bardziej pracochłonnego, coś takiego bardziej reportażowego, bo wydaje mi się, że jak się robi cały czas to samo, to i w pewnym momencie zaczyna się to nudzić i nic nowego człowiek się nie nauczy, dlatego chciałbym coś kombinować i mam już wiele pomysłów. Wydaje mi się, że kolejny rok, nadchodzący rok będzie takim trochę przełomowym w tej mojej twórczości internetowej. Czyli można powiedzieć też, że idziesz tak bardziej w stronę profesjonalizmu, bo też dało się odczuć po Twoich ostatnich materiałach i też po feedbacku od Twoich fanów, że ewidentnie te materiały idą w stronę taką bardziej reportażową, bardziej telewizyjną. I czy Ty uważasz, że faktycznie chciałbyś iść w tą stronę telewizyjną, czy po prostu uważasz, że telewizja jest tym poziomem, który gdzieś tam, do którego chciałbyś mierzyć, ale mimo wszystko nadal pozostać w sferze internetu przez to, że mimo wszystko tematykę, którą poruszasz, jest trochę kontrowersyjna, wzbudza emocje i w telewizji chyba nie wszystko da się oddać tak dobrze jak w internecie. Tak, zdecydowanie chcę iść w stronę reportażową. Nawet teraz staram się oglądać jak najwięcej reportaży telewizyjnych i łapać takie jakieś fajne smaczki, takie fajne rzeczy, które można zastosować na YouTubie. Te materiały na pewno nie będą jeden do jeden, tak jak w telewizji, żeby miały trochę takiego ducha internetowego, ale chciałbym, żeby to się zbliżało do tego poziomu telewizyjnego. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze daleka droga przede mną. Dużo muszę nabyć doświadczenia. Wiele rzeczy jeszcze muszę się nauczyć, no ale trzeba coś robić, żeby w końcu do czegoś dojść, żeby w końcu się czegoś nauczyć i po prostu. Głównie dlatego, że ta poprzednia forma zaczęła mnie nudzić. Zacząłem trochę kombinować. Najpierw też pytałeś o to, dlaczego odcinki pojawiają się rzadziej. Skupiłem się głównie na tym podcaście, bo to przez jakiś czas dawało mi wiele frajdy, to było coś nowego. Te mnie zawsze bardzo kręciły różnego rodzaju rankingi jakieś, tak jak jest na Spotify, jakieś top 20 polskich podcastów. Mnie to bardzo motywuje. Może to jest dla niektórych dziwne i głupie, ale mnie to zawsze nakręcało. Różnego rodzaju listy, jakieś takie rankingi, no tak, tak jak jest na iTunesie, na Spotify. Na YouTube jest tylko taki ranking, jeżeli jest chodzi też, o ilość na czasie, subskrypcji. To też można do tego przyrównać, ale to jest bardzo nieprzewidywalny, nie wiadomo właściwie, co zrobić, żeby tam trafić. Trudno przewidzieć, a na Spotify to chyba zależy od liczby wyświetleń i jakoś mnie to zaczęło nakręcać. Odcinki na pewno będą, ale będą jak troszeczkę inne, bardziej reportażowe, przynajmniej raz na miesiąc, raz na dwa. Będę się starać coś takiego wypuścić. A nie myślisz, że przy tworzeniu takich reportaży, bo też poza kamerą mówiłeś mi o tym, że na razie skupiałeś się głównie na Poznaniu z tego powodu, że tutaj mieszkasz, jest najłatwiej, a poza tym Poznań jest obfity mimo wszystko w te sprawy niewyjaśnione, kryminalne, te, które budzą dreszcz napięcia, ale że mimo wszystko chciałbyś gdzieś tam ruszyć w Polskę z tym programem i czy na przykład nie ułatwiłoby ci tej sprawy założenie Patronite'a? Myślałeś o tym może?
Tak, na pewno myślałem o tym, żeby ruszyć w Polskę. Moim takim małym marzeniem jest realizować takie ciekawe, tajemnicze sprawy, warte nagłośnienia, na przykład taki coś w stylu internetowego programu 997, aby starać się nagłaśniać sprawy, które są niewyjaśnione, a które dzięki temu w jakiś sposób mogłoby to wpłynąć na rozwiązanie tych spraw, bo zdarza się, historia pokazuje, że czasami nawet po 15-20 latach za sprawą jednej publikacji wszystko może się zmienić i teraz internet ma taką siłę, że te zasięgi wcale nie są mniejsze od telewizji, także można to robić czasami również w internecie. Jeżeli chodzi o Patronite, to zastanawiam się nad tym cały czas. Już rok temu napisałem wstępny scenariusz do filmiku, w którym tam bym wszystko wytłumaczył, co i jak, ale jakoś nie mogę się jednak do tego przekonać do końca, bo to się też wiąże z odpowiedzialnością, przynajmniej dla mnie, jeżeli ktoś miałby mi regularnie przesyłać pieniądze za tworzenie jakichś treści, to ja bym musiał już te treści publikować i trochę się boję tej odpowiedzialności i też nie wiem, czy rzeczywiście byłby zainteresowanie, czy ktokolwiek chciałby za to płacić, ale no żeby się przekonać, musiałbym założyć. Może kiedyś do tego dorosnę, w tym roku chyba jeszcze się na to nie zdecyduję. No, jakby to jest pierwszy moment, w którym w ogóle z Twoich ust padła deklaracja, że mógłbyś teoretycznie to rozważyć. Zobaczymy, być może ktoś będzie taki pozytywny feedback, że stwierdzisz po tym filmie, że jednak to by był strzał w dziesiątkę, a może wręcz przeciwnie, to będzie poligon na to, żeby jednak stwierdzić, że niedygetyczne, przecież robisz dobrze bez Patronite'a, to po co ci nasze pieniądze? No zobaczymy, zobaczymy. Ale mam do Ciebie też pytanie, które być może powinienem zadać na początku, ale nie wydaje mi się, żeby to miało, kolejność miała jakieś tutaj wielkie znaczenie. Skąd w ogóle u Ciebie taki pociąg do kryminalistyki i skąd u Ciebie pociąg do tego, żeby robić to na YouTubie, bo w momencie, kiedy Ty zaczynałeś na YouTubie tworzyć materiały dotyczące właśnie takich spraw kryminalnych, to byłeś, można powiedzieć, pionierem, a tego jednak teraz trochę już jest więcej. Zdecydowanie. Teraz tych kanałów się pojawia coraz więcej. Nawet kilka dni temu trafiłem na jakiś nowy. Widać, że jest duży hype w Polsce na tego typu historie i widać to na rynku wydawniczym, bo pojawia się coraz więcej książek. Pojawiają się również filmy, ostatnio seriale zainspirowane polskimi kryminałami. Wszystko przychodzi z zachodu, bo na zachodzie ten temat jest bardzo rozwinięty. Ja od dziecka oglądałem różnego rodzaju programy w stylu 997. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, telewizyjne biuro śledcze. Oglądałem pomimo tego, że potem bałem się w nocy zasnąć. Lubiłem też opowieści o UFO, o tak, różnych zjawiskach paranormalnych. Chyba po prostu lubiłem się bać, lubiłem czuć taki strach kontrolowany, że wiem, że nic mi nie grozi, bo siedzę sobie bezpiecznie w domu przed telewizorem, ale lubiłem ten taki klimat grozy, przerażenia i dlatego zdecydowałem się na tę produkcję, a że poszło to później w kierunku kryminalnym, bo na początku były to sprawy paranormalne. Moje pierwsze materiały to były materiały o UFO i o jakichś tam duchach, potem jednak poszedłem w stronę kryminalnych spraw, bo wydaje mi się, że są to najbardziej przerażające klimaty i tak staram się oddać jakiś klimat tej grozy, a jednocześnie opowiedzieć ciekawą historię. Też jak wspomniałeś o Twoich inspiracjach, czy teraz obecnie, kiedy już można powiedzieć, nie wiem, czy można powiedzieć już oficjalnie, że pracujesz, ale przynajmniej większość swojego czasu zawodowego poświęcasz na tworzenie tematyki, kontentu o tematyce kryminalnej, a czy jeszcze masz czas właśnie na te wszystkie książki, filmy, z których możesz czerpać inspirację? I nie mówię tylko o tych na przykład, które opisują stricte jakieś sprawy, które wydarzyły się naprawdę, tylko takie bardziej fantastyczne, tak jak kiedyś powiedzmy był Sherlock Holmes, tylko że nie chodzi mi teraz o klasykę, ale być może o to, co w ostatnim czasie jakoś wpadło Ci w oko albo w rękę. Mam na myśli filmy, seriale, książki. Widzę, że już powoli przechodzimy w tematykę fantastyki. No, nie ukrywam, że tutaj nasza dziedzina to jest kultura. Zaczerpnęliśmy trochę tego tematu. Sam wspomniałeś, że kultura miała silne piętno na Twoim zamiłowaniu. Tak, ja jestem kompletnie sfokusowany na tym, co robię. Pewnie przez działalność YouTube'ową i podcastową cały czas szukam jakichś inspiracji, jakichś ciekawych rzeczy. Śledzę, jakie książki się pojawiają na rynku, jakie filmy, zapowiedzi seriali. Staram się być najbardziej na bieżąco, jak to tylko możliwe.
Nawet w wolnym czasie, jeżeli mam chwilę i chcę w jakiś sposób się odprężyć, odciąć od tego, co robię w internecie, to i tak zawsze kończy się na tym, że wchodzę w tę samą tematykę. Jeżeli czytam książki, nawet dla przyjemności, to są to książki z literatury faktu związane ze zbrodnią lub kryminały. Jeżeli chcę sobie czegoś posłuchać, to nie słucham muzyki, tylko słucham audiobooków albo podcastów, które również są związane z tematyką zazwyczaj. To po prostu jakoś napędza mnie każdego dnia. Jeżeli chodzi o fantastykę, tak jak już tematyka tego kanału, na którym teraz ten materiał się pojawi, kompletnie teraz się od tego odciąłem. Jako dziecko oglądałem anime Dragon Ball, Pokémon, to chyba tak jak każdy. Miałem nawet krótki epizod z mangą i z Naruto, i z Dragon Ballem, i z Death Note'em. A propos Pokémonu, widziałeś może najnowszy trailer tego filmu, a, który ten zapowiada o Pikachu, się... tak, co będzie detektywem. Nie widziałem, ale czytałem. Ale to jest też powiązane, bo on będzie tak, detektywem. Tak. Na pewno obejrzę, bo jednak to jest związane z tematyką. Ale to będzie raczej, może wybiorę się tak po prostu, żeby się odprężyć. Bez a oczekiwań. Jednak, tak, a w jakiś stopniu to też będzie związane z tematyką, którą się zajmuję, więc jeszcze lepiej dla mnie. Okej, ale przerwałem ci też tą wyliczankę. Tak. Chyba gdy byłem w gimnazjum albo w podstawówce, przeczytałem całego Dragon Balla, ta manga miała chyba 42 tomy. Przeczytałem też kilkanaście tomów Naruto, zacząłem też Death Note'a, ale w jakimś momencie zacząłem czuć, że jest to zbyt infantylne dla mnie. I jakoś męczyłem się czytając te mangi i odpuściłem. Jeżeli chodzi o anime, to był tylko Dragon Ball, ale gdy byłem dzieckiem, teraz nie wyobrażam sobie, żeby to oglądać. Jakoś nie ciągnie mnie do tego. Czytałem Eragona też, bardzo mi się podobał, ale to tak jak mówię, gdy byłem dzieckiem, teraz już ja wolę jednak prawdziwe historie, coś co jest zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami, nie tylko związanymi ze zbrodnią, czy to jakieś reportażowe rzeczy. Jeżeli oglądam film i wiem, że został zainspirowany na prawdziwej historii, to wywołuje to we mnie jakieś szczególne emocje i w tego typu produkcje targetuję. Okej, to jeszcze trochę Cię pociągnę za język, bo wiem o tym, że miałeś okazję być na Pyrkonie i teraz stwierdziłeś, że właśnie bardziej skupiasz się na tym realnym świecie, na rzeczach, które wydarzyły się naprawdę, że one budzą w Tobie większe napięcie, a mimo wszystko Pyrkon jest festiwalem fantastyki i z tego, co pamiętam, miałeś raczej pozytywne odczucia na temat Pyrkonu. To prawda, byłem na Pyrkonie. Też to jest dosyć dziwne, bo od 3 lat mieszkam w Poznaniu, a przez te 3 lata na Pyrkonie nie byłem, a byłem na Pyrkonie kilka lat temu, gdy jeszcze w Poznaniu nie mieszkałem. I muszę przyznać, że bardzo mi się podobało. Pomimo tego, że nie jestem zainteresowany tą tematyką, bardzo mi się Pyrkon podobał. I polecam każdemu, kto nawet się nie interesuje fantastyką, żeby przynajmniej raz pojawić się w Poznaniu i zobaczyć ten festiwal, bo to jest naprawdę duże, ciekawe wydarzenie. Całe miasto, całe centrum. Całe serce Poznania żyje tym Pyrkonem, wszyscy w tych strojach, wszyscy wymalowani, jest bardzo fajna atmosfera. Możliwe, że nawet w tym roku się wybiorę, pewnie Ty będziesz, może zapraszam, jak najbardziej, już na teraz. Na jeden dzień się przejdziemy. Na pewno fanem tej tematyki nie jestem, jakimś wielkim fanem Pyrkonu też nie jestem, ale byłem raz i bardzo mi się podobało. Super, no to mam nadzieję, że w tym roku widzimy się na Pyrkonie i prawdopodobnie pójdziemy tam nawet razem. Będziecie mogli zobaczyć Marcina na Pyrkonie i Marcin będzie mógł zobaczyć Was. No już poważna deklaracja, ale jeżeli będę tylko mógł, jeżeli będę w Poznaniu. Sam to powiedziałeś, ja tego nie wymusiłem. Na jeden dzień się pojawię na Pyrkonie, tak. Super, dzięki Marcin. Dzięki wielkie. Dzięki za oglądanie tego materiału i piąteczka do następnego. Na razie.